Widzisz tego zajebistego lisa? Chciałbyś mieć może własną postać w Don't Starve? Wejdź na stronę podaną w opisie i zamów ją sobie sam. Specjalnie dla was została tam wprowadzona aż 50% zniżka. Ja również mam postać właśnie od tej osoby, więc polecam cieplutko. Dodatkowo chciałbym cię tutaj zaprosić na mojego Discorda, gdzie obecnie prowadzony jest konkurs właśnie z Don't Starve. Osoba, która wytrzyma grając moją postacią w tej grze najdłużej, zostanie nagrodzona specjalną rangą i otrzyma możliwość wystąpienia w drugim sezonie. Czyż to nie fajne? Link do Discorda i mojej postaci w opisie. A teraz nie przeszkadzam dłużej i życzę ci miłego oglądania. Howdy towarzysze, cześć, tu Pyziek i dzisiaj zaraz ze mną będzie Gary. Halo, Gary? O, i Gary go przerywa na start. Mikrofon się znowu zepsuł. Świetna zabawa. Gary ma straszne problemy z mikrofonem ostatnio, słuchajcie. I ja nie jestem w stanie ogarnąć, o co chodzi. Powiedz. Ja tym bardziej. No, ale czasami ją słuchać dobrze, czasami ją przerywa. Po prostu, jak ją przerwę, to będę prosił, by coś powtórzyła mi i tyle w sumie. Wiesz, bo to już, nie wiem, prawie 50 dzień, to już suchnie ten sam, jak przy pierwszym. Tak, żeby się działa. Tak, i to babsko zaraz do nas przyjdzie, spokojnie. Chcąc, nie chcąc. Pewnie część z was zastanawia się, co ja tutaj do cholery robię. Słuchajcie, zbieram wszystkie nasze zdobyte patyki i trawy i będziemy przenosić bazę, słuchajcie. Nie będziemy jej przenosić na oazę, gdyż stwierdziliśmy, że w sumie na obecną chwilę baza na oazie ma mały sens. Może by tylko się na najbliższe lato przydało, a tak to potem może nas to wkurzać, albo może to być bez sensu. Z drugiej strony daleko do bawołów, daleko do czegokolwiek, co by nam się przydało podczas samoobrony przed wilkami, więc też kolejny minus. Jedynym plusem jest to, że się nie palą nam trawki w lato, ale Boże, to jest jedyny plus, że nam się nie palą trawki w lato, ale z drugiej strony będziemy mieli 4 strażaki, więc tak czy jak nam się nie będą palić, są hookers, bo będziemy mieli na tyle śrubek, myślę, bo tam są jeszcze 3 potworki te śrubkowe i będę chciał ja jakoś na nie zapolować, tym razem nie ginąc. Wcześniej też nie zginąłem, ale no trochę dostałem dużo w dupcie, nie ukrywam. Dobra, ja się tu pojawiam, ale tymczasem idę się bawić. 5 sekund! Zostałem sam. Wiecie, co jest najlepsze? Że ona sobie zniknie i ją coś zaraz zabije, znajdź życie. Daj mi ten torf tutaj. O kurwa, moje sanity. No to już wiemy, co ją zabije. Właśnie na mnie biegnie. Goni cię frajerczek, jak pomogę ci. One są bardzo łatwe akurat. Ła. To jest generalnie atak i unik, wiesz? Ła! Bardzo łatwe, tak, super. Z nich dropi Nightmare Fuel. Bardzo fajna i przydatna rzecz. O, właśnie. No. A co się tutaj świeci na południu, tak? W tym miejscu. Co tu się świeci? A, bo się zrespiłaś, się świeci, ale fajnie. Patrz tego ptaka, ty. Masz siatkę? Weź go złapiemy. Mam. To weź go złap w siatkę. Nie w taką siatkę. Dobra, ja zrobię siatkę. To jest... chyba w survival? To jest bagnet, tak. Potrzeba szczeliny. Mi się wydaje, że w bagnet się to łapie. Chociaż nie, to jest... Nie, w bagnet się tego nie łapie. Wiesz co, mam pomysł. Zrobimy tak. Engardę. Już go złapałem. Fajnie sobie bawisz. Dzięki. Nie wiem, po co na teraz ta siatka. Po prostu ją schowam i nie będę zadawał więcej pytań. Zniknie z poczuciem winy. O nie. Dobra, dzięki. No. To tak, mamy zapełnione skrzynki. Trzeba zrobić skrzynek plus program. Wilki. Tak. Wiesz, gdzie idziemy? Energyland! Ja nie, no, do wabołów idziemy. Chodź.
Dogis are coming. Trzeba iść do Wabblesonów. Wabblesony ich porobią, I guess. Zwłaszcza, że są agresyw. Tak, teraz są agresyw? Tak, nadal są agresyw. Bo chciałam o mnie kubkę pozbierać, a tu... O! Wiesz co, fajnie, bo ten pies się tak z dupy pojawił. O, jest nawet jeden biały. Kurde. Dwa białe mam. Jezus, ile tych psów jest teraz? Chyba tak. Ja mam chyba 7 psów tutaj, nie? No, mnie goni 4. Co tu się dzieje? Te wabuły dadzą radę? Chyba tak. Tak, dały radę. Na luzie. No, wabuły są zajebiste. Chyba. Co? Jakby tak rikoszetem dostałam. Oj. To powodzenia. Będziesz miała zabawę lepszą niż z pingwinami. Propos miejsca na bazę, to wydaje mi się, że to miejsce tutaj, na sawannie, byłoby całkiem zajebiste. Daję tam pogoń. Tu jest trzeci kokon pająków, można byłoby się go łatwo pozbyć. No nie wiem, dalej się zastanawiam nad miejscem bazy. Na pewno koło wabołu gdzieś bliżej niż to, bo to jest spoko, ale... Nie do końca bym powiedział. Może tutaj. Quarterstone. Ewentualnie tu. Na bagnach? Nie, w sumie na bagnach, nie. To jest dużo kamieni. Jak się ten most robi? Cholera. Gdybym wiedział, jak się robi most. Podobno da się zrobić most. Jakby tutaj postawić most, to miejsce to by było idealne, bo byśmy nie musieli tyle chodzić. I tutaj byłby most i można byłoby sobie łatwo pójść po kamienie. Koło kamieni, koło ptaków, koło lasów. Zajebiste miejsce by to było. Jednak już umieram. Tylko trzeba byłoby się pozbyć tych pajączków. Wiesz co, pozbędę, jak się pozbędę pająków, to będziemy mieli nowe miejsce na bazę. To będzie nowa baza. To będzie biom zajebisty, pośrodku wszystkiego dobrego. Tylko muszę się pozbyć pająków na nasz kochany sposób, trapami. Bo to jest kokon trzeciopoziomowy, więc będziemy mogli od nowa otworzyć naszą hodowlę pająków. Taki plus. Dosyć spory mi się wydaje. No tak. Trzecie bym ci pomogła, ale... No może zabawę, wiem. Tak. Dobra, w takim razie będę musiał przygotować tam to miejsce do istnienia. Po pierwsze postawię wezmę pułapkę. Po pierwsze postawię tam, słuchajcie, ognisko na stałe, takie fajne, żeby mieć już jakiś koncept, że tak to powiem. Żeby nie musieć tam latać po 10 milionów razy. Tutaj, wiecie, na noc i potem nazad tutaj. Dobra, most, jak się robi most? Bridge to jest most, nie? Tak mi się wydaje. Skeleton rolling, potem skeleton chest. Refine, tutaj jest most. Magic. Magiczny most. Czemu one nie mogą sobie iść? Może w survival? Mój plecaczek jest centralnie w środku tej orgi. Ups. 2020 znowu mi to zrobiłeś. Dalej nie wiem, jak zrobić most. Może w science coś. Think tak, science at TC. Show everyone exactly where you've been. No nie umiem zrobić mostu, to nie. To miejsce odpada, bo nie umiem zrobić mostu. Dobra, chyba że szybko wejdę na takie magiczne miejsce Wikipedia i zobaczę. Ty, ja mam 7 głodu, nie? Pewnie 3/4 odcinka ktoś wołał, pysiek zjedz coś, zaraz zdechniesz, pysiek, nie?
Na pewno tak było. Jak skończysz się bawić, to nie wiem, wyje tam wszystkie tam pogoń gdzieś, bo chcę odzyskać mój plecaczek. I przy okazji to są te kły wilków. No, one się nam bardzo przydadzą. Wiem, dlatego chcę je. Dobra, a ja w tym czasie szybko zajrzę na... Ops, nie chciałam tego zrobić. Wikipedię. Most, bridge, don't starve wiki. Aha. No nieźle. Łodzie. To się chyba łodzią robi. Żeglarstwo. To jest zakładce żeglarstwo, której nie ma. Dobra, oficjalnie nie umiem w mosty, więc nie będzie mostów. Muszę sobie naprawić mikrofon, bo znowu coś jest z nim nie tak. O, teraz już jest dobrze. Dlaczego się obudziłeś? Wabuł się obudził? A bo to jeden? Wie, mam kolegę maniaka, on wie jak się robi most, napisze. Jak się robi mosty? To jest dobre pytanie. Jak mi napisze nie da się, to będzie smutna żaba JPG. Teraz mi przyszły te skurczysyny. Z łodzi. Jak się je... Dobra, zaraz się dowiem. Będziemy mieli more mostów mod. Wypad rączki. Dobra, da się zrobić. Proszę mieć specjalny science machine do tego. Dobra. Mam sens machine, tak? Tak, mam przy sobie. Mam też trochę, ale za mało kamienia. Dajesz sobie tam radę, czy nie? No tak. Udało mi się. No tutaj meteoryty latają. To jest kolejne miejsce, gdzie nie chcę mieć bazy. Ta, nie wiem, czy na bazę nadaje się miejsce, przy którym latają meteoryty. Czemu nie? Bo nam będą rozpierdzielać tą bazę. A nie, w miejscu, gdzie chcę postawić bazę, się te meteoryty kończą. Dosłownie, to jest granica tych. Chociaż nie. Nie, dobra, to jest złe miejsce. Meteory zepsuły mi plan. Dobra, brzuski koła bołów, to jest jedyne prawidłowe miejsce w takim razie. Tam zrobimy bazę, tylko nie ścinaj brzuzek. Wtedy stanie się zło. Okej, już wiem co trzeba zrobić. Zrobić mosty. Ale umrzeć. Na zdrowie, Skyfi. Dziękuję. No, żeby ci nosa nie urwał. Znalazłam tego, to co ci mówiłam. Do usypiania bossów. O! A ja będę chciał to zrobić niedługo też. Już nie musisz. I tak będę robił kolejne. Dobra, to wracam do pomysłu szukania nowego miejsca na bazę. Trochę jesteśmy jak tego, Timon i Pumba. No, żebyś widziała. Obecnie tak. Ja się opierdałam kwiatkami, a ty... Poza to, co widać. O, kupa Glumera. To znaczy, gdzieś to jest statua Glumera. Kurwa, król świn. O, tutaj jest statua Glumera.
Idealne miejsce, żeby się osiedlić. Gdzie? No tu. No. No, akurat tak strzelałem, że tutaj będzie król świń, ale to bardzo dobrze, bo ja wykopię mu wszystkie plony, które będziemy sadzić w naszej bazie. Hehehe, frajer. Kurde, ale szkoda, że tu jest akurat król świń, bo chciałem w tym miejscu walnąć nam bazę. Ajajaj, kurde, same komplikacje, nie? Mam 2 dni na znalezienie miejsca na bazę, bo za 8 dni robi się lato i wypadałoby już być gotowym. Lipka. Czy Moonrock nam się przyda? Nie wiem. A to cię wyjebie. Na chuj mi złoto. Jest, jeszcze schowałem Chestera do skrzyni i go nie mam. Ej, a ty gdzie jesteś? U króla świń. Aha, to gdzieś obok, no to do ciebie przejdę już. A co, masz mojego Chestera, czy jak? Nie. Nie wiem, gdzie jest mój Chester, zgubiłem go. Czy ty zwróciłeś uwagę na to, jaką mam zajebistą bluzeczkę? Nie, bo cię nie widziałem zbytnio. No to mam zajebistą bluzeczkę. No zobaczę zaraz, jak cię znajdę. Tutaj zrobiłem kółko dookoła, żeby wiedzieć, co tu jest. Biom brzozowy mi się nie podoba ze względu na fakt, że są te brzozy wszędzie, a ja się ich boję śniać, bo mogą mnie szybko zabić. Mogę je spalić ewentualnie. Rozkminy życia. Trudne sprawy. Pysiek nie wie, gdzie zbudować swój dom. Przelazłem pół tego biomu i nie ma tu nic ciekawego. Tu jest król świnek. Dobrze widzisz, tu jest taki cały biom. Mogę jeszcze pójść w prawo. W prawo mnie nie było. Może będzie kolejna Wabulandia i miejsce do statku. Wątpię w to, ale może. Nadzieja umiera ostatnia. O! Sanity mi się odnowi. Tak, tutaj są te śrubencjusze. Mogłem tutaj wilki przełaźć na śrubencjusze, nie pomyślałem. Tutaj jest lasek fajny. No. Więc tutaj jest zwykła polana, mam rozumieć. Iglo mam. Miejsce iglo. O. No, to fajnie. Dobrze, że na czas znaleźliśmy, nie? Tu jest miejsce, gdzie są świnksy. Tak na dobrą sprawę. Oprócz tego tam jest las pewnie do końca już tutaj. A co będzie na południe? Tu jest spoko miejscówka. Nie mam absolutnego pojęcia, gdzie jesteś. Na jakim biomie? Powiedz mi tak. U szopów. U szopów, czyli na brzozach, tam gdzie ja nie chcę. Wiesz co? Tu nie jest źle. W sensie i niedaleko bawołów. I niedaleko króla świń. A jak mi zrobić ładny kamienny mur, to mi nawet śminki nie będą przeszkadzać. Wiesz co? Jedynym problemem jest fakt, że wypadałoby wypalić te wszystkie drzewa stamtąd, żeby one się nie zamieniły w te pojebane skaczące. Tego się w sumie najbardziej boję. Zdaje mi się, że już mam pojęcie, jak ten świat wygląda. O, świetnie, pochodnia by się przydała. No dobra, ale te brzozy to jest jedyna dobra alternatywa, tak szczerze. Zawsze tu jest portal na drugi koniec świata. No. Cześć. Jesteśmy. Pokaż na koszulkę. Odwróć się. O, fajna. Ja mam podobno. Różowa. Marnujemy w sumie pochodnie. Stój tak przy mnie. Ja tylko spojrzę na mapę. Na mapie. Ja tu mapę, bo my jesteśmy teraz na górze. U ciebie? U mnie.
No to kliknij dwa razy strzałkę w prawo i będziesz miała tak jak ja. No kliknęłam i nic. I nie masz na prawo tego? Jeszcze tu coś może być, słuchaj. Coś inaczej. Czy jak włączasz mapę, to widzisz takiego dziwnego dinozaura? Jakiego dinozaura? No patrz, tu gdzie jesteśmy jest jego głowa. No na mapie spójrz. O. Co ty ćpałaś? Ej, no naprawdę. Dobra, nieważne. Plan jest taki, chodź tu za mną, chodź tu za mną. Idę. Myślę, że tutaj będzie najlepsza lokalizacja. Daleko mamy tylko do kamieni, a tutaj mamy blisko do drzew. Drzewa możemy sobie zasadzić. To też jest fajne, gdzie mamy. Patrz, mamy kamienie. Tu jest ognisko jedno, wiem. Na północy. O, tu jest ognisko, ale to tam, to z chuj z tym ogniskiem. No nie, no mam straszną rozkminę, gdzie ja chcę tą bazę jednak walnąć, bo ta co mamy... Tylko sobie do kamieni mamy daleko, ale co za problem się przejść na wyprawę. Jak tak się idzie po kamienie, to się idzie raz na ruski rok, to do tam. By się nas zapatrywał. Teraz pytanie, w którym miejscu tej brzozy chcemy mieć? Ja bym chciał tutaj, myślę. Patrz, chciałoby się tutaj, to jest, jesteśmy otoczeni drogą. Gdzie nie wyjdziesz z bazy, to masz drogę i będziesz miała szybkie przejście wszędzie. Więc ja bym wykarczował tutaj cały ten las ze środka i tutaj założył bazę. Tu, gdzie jesteśmy. Okej. Okay. Zobacz gdzie. Jesteś tutaj? Nie, no zaczęłam sobie chodzić. Jestem na takim... rozwidleniu. W sensie, miałem nadzieję, że przyjdziesz tutaj i już to zaczniesz robić, ale... Gdzie? Kobieta coś robi? Ej, w sumie, a może po prostu założyć się na kresie sawanny? Nie trzeba byłoby śniać tych wszystkich drzew. No co ty, pojebało cię szopie. A nie, dobra, nieważne. Waboły. O, kupa glumera. Tak, bo to jest glumer. O, kolejny elefant. To jest glumer. Dobra, czekajcie, pysiek myśli. Co gdyby stąd, przesunąć się tu? To by miało sens, tak szczerze. Po środku wszystkiego jest to miejsce. Też mamy zajebistą lokalizację po środku wszystkiego, tylko trzeba byłoby ją przerobić i po prostu to zrobię, wiesz? Mamy dobre miejsce na bazę obecnie, tylko chujowo jest zrobiona ta baza. No zbieram sobie gówno. Ja tropię. Więc idę ogarnąć nam bazę. Nie potrzebuję tego. Trzeba ją będzie dobrze zorganizować i teraz się idę tym zająć właśnie. Trzeba będzie porobić ładne murki, ładne wszystko. Więc tak. Tu będzie trzon bazy, w tym miejscu. Dobra. Znalazłam koło elefanta. Grottolacje. Ale mam 3 życia, nie wiedząc czemu. Brawo. Tak trzymaj użytkowniku. Zobaczmy, co my dostaniemy. Opening będzie grotto. No, jest Lumberjack Shirt Slater. Wiecie co, jeszcze jest koniec odcinka. Dziękujemy za oglądanie. Widzimy się w następnym. Trzymajcie się. No i cześć. Pa, pa. Daria? Jestem. No, pożegnaj się. No, mówię, pa, pa.